Dziś poznamy fotelik Vado, przeznaczony do jazdy tyłem i przodem. Zobaczmy, jak go zamontować. Fotelik jest osadzony na bazie, dzięki czemu łatwo zmienimy kierunek jego ustawiania. W tym celu jednocześnie naciskamy ten przycisk i ciągniemy za dźwignię z przodu. Podnosimy fotelik i ustawiamy go tyłem do kierunku jazdy. Dociskamy przycisk, aż mocowania się zatrzasną. Prawidłowy montaż fotelika na bazie potwierdza zielony znacznik. Tyłem wozimy dziecko tylko w pozycji leżącej. Montaż Isofix. Ciągniemy za dźwignię w podstawie i równocześnie za pasek z drugiej strony, aby wysunąć zaczepy. Teraz wsuwamy zaczepy w fotel auta, aż się zatrzasną. Wskaźniki na bokach zmienią kolor na zielony. Dosuwamy fotelik do oparcia, ciągnąc dźwignię w tył. Został nam montaż pasa Top Tether. Wyciągamy go z komory z tyłu oparcia, ale otworzymy ją tylko, gdy fotelik ustawiony jest pionowo. Naciskamy ten przycisk i dostosowujemy długość pasa. Prowadzimy go przez niebieską prowadnicę z tyłu fotelika, a następnie nakładamy hak na punkt mocowania z tyłu fotela samochodowego. Pas naciągamy. Zielony znacznik informuje nas o prawidłowym naciągnięciu. Teraz regulacja pasów wewnętrznych. Naciskamy przycisk na siedzisku i ciągniemy za pasy, aż je wysuniemy. Nie ciągnijmy za poduszki na ramienne. Rozpinamy klamrę i umieszczamy pasy na zaczepach magnetycznych na osłonach. Czas na małego pasażera. Pasy łączą się ze sobą, dzięki czemu łatwiej je wpiąć w klamrę. Zielony znacznik informuje o prawidłowym zapięciu. Przed podróżą regulujemy zagłówek. Następnie naciągamy pasy wewnętrzne. Pociągnij za paski na ramienne, aby wyeliminować luz w odcinku biodrowym. Prawidłowo zapięte pasy wychodzą tuż nad ramionami. Mocno je naciągamy, tak aby pomiędzy nimi a dzieckiem mieścił się maksymalnie jeden palec. W tej pozycji zalecamy wozić dzieci do osiągnięcia wagi 18 kg. Dzieci z grupy pierwszej także mogą jeździć tyłem. Montaż Isofix. Ciągniemy za dźwignię w podstawie i równocześnie za pasek z drugiej strony, aby wysunąć zaczepy. Teraz wsuwamy zaczepy w fotel auta, aż się zatrzasną. Wskaźniki na bokach zmienią kolor na zielony. Dosuwamy fotelik do oparcia, ciągnąc dźwignię do tyłu. Został nam montaż pasa Top Tether. Wyciągamy go z komory z tyłu oparcia, ale otworzymy ją tylko, gdy fotelik jest ustawiony pionowo. Naciskamy ten przycisk i dostosowujemy długość pasa. Prowadzimy go z tyłu fotelika przez niebieską prowadnicę pasa, a następnie nakładamy hak na punkt mocowania z tyłu fotela samochodowego. Pas naciągamy. Zielony znacznik informuje nas o prawidłowym naciągnięciu. Dzieci z tej grupy możemy też wozić przodem do kierunku jazdy. Podstawa fotelika jest wpięta. Aby zmienić kierunek ustawienia, naciskamy przycisk i ciągniemy dźwignię. Przestawiamy fotel i blokujemy. Przepinamy tylko pas Top Tether. O prawidłowym zapięciu informuje nas zielony znacznik. Gdy dziecko rośnie, usuwamy po kolei wkładki. Najpierw wkładkę pod głowę. Gdy dziecko osiągnie 5,5 kg, usuwamy piankowe wypełnienie. Przy 13 kg największą wkładkę. Przodem fotel możemy ustawić w czterech pozycjach, ale każda zmiana pozycji wymaga ponownej regulacji pasa Top Tether. Dzięki magnetycznym zaczepom pasy przypniemy na bokach, aby wygodnie posadzić dziecko. Malucha zapinamy pięciopunktowymi pasami fotelika. Pasy się łączą, dzięki czemu łatwo umieścimy je w klamrze, a zielony znacznik informuje o prawidłowym zapięciu. Chwytając dźwignię, regulujemy wysokość zagłówka i pasów. Naciągamy pas biodrowy i pasy na ramienne. Regulujemy napięcie przy pomocy pasa między nogami dziecka. Pasy na ramienne wchodzą w oparcie powyżej ramion. Między pasy a klatkę piersiową dziecka powinniśmy móc wsunąć tylko jeden palec. Dla dzieci z drugiej grupy wagowej demontujemy wszystkie wkładki i wewnętrzne pasy fotelika.
Demontaż pasów wygląda tak. Luzujemy je maksymalnie. W tym celu wciskamy przycisk regulacji i ciągniemy za pasy. Ściągamy osłonkę z pasa krokowego, zsuwamy materiał siedziska. Pas krokowy chowamy w otwór w podstawie. Z otworu z boku wyciągamy pas. Zsuwamy go z metalowej klamry i ciągnąc, wysuwamy z otworu oraz przeciągamy przez pokrowiec. Analogicznie postępujemy z drugim pasem. Otwieramy klapkę na odwrocie. Zsuwamy pasy z metalowej poprzeczki po obu stronach. Następnie ściągamy pasy z dużej klamry. Ciągniemy zapasy z przodu fotelika, a po ich wyjęciu nasuwamy pokrowiec na siedzisko z przodu i dokładnie wsuwamy materiał w szczelinę. Chowamy top tether, ponieważ u dzieci z tej grupy go nie używamy. Zamykamy klapkę. Do tej grupy wagowej fotelik ustawiamy tylko w pozycji najbardziej pionowej. Fotel montujemy systemem ISOFIX. Przed podróżą regulujemy zagłówek. Mamy aż 11 pozycji do wyboru. Dziecko zapinamy pasami auta. Pasy prowadzimy przez prowadnicę przy zagłówku i pod podłokietnikami. Naciągamy pasy. Pas naramienny powinien przechodzić między ramieniem a szyją dziecka, a biodrowy leżeć możliwie nisko nad biodrami. Demontaż fotelika. Naciskamy przycisk z przodu. Zwalniamy zaczepy z mocowań ISOFIX, naciskając te elementy po obu stronach. Wysuwamy fotelik, a zaczepy chowamy w jego podstawę. Wystarczy nacisnąć przycisk z przodu. Pokrowiec fotelika możemy zdjąć do prania. Najpierw usuwamy wkładki wewnętrzne, a potem pasy. Demontaż pasów wygląda tak. Luzujemy je maksymalnie. W tym celu wciskamy przycisk regulacji i ciągniemy za pasy. Ściągamy osłonkę z pasa krokowego. Zsuwamy pokrowiec z siedziska. Pas krokowy chowamy w otwór w podstawie. Z otworu z boku wyciągamy pas. Zsuwamy go z metalowej klamry i ciągnąc wysuwamy z otworu oraz przeciągamy przez materiał siedziska. Otwieramy klapkę na odwrocie. Zsuwamy pasy z metalowej poprzeczki po obu stronach. Następnie ściągamy pasy z dużej klamry. Ciągniemy zapasy z przodu fotelika, aby je wyjąć. Odpinamy dwie napy w narożnikach siedziska i delikatnie zsuwamy materiał ze stelaża. Ściągamy pokrowiec z zagłówka i odczepiamy dwie gumki po bokach. Gotowy do prania. Montaż po wypraniu. Nakładamy pokrowiec na zagłówek i zaczepiamy gumki pod spodem. Duży pokrowiec nasuwamy na skorupę fotelika. Wsuwamy materiał w szczeliny na krawędziach oparcia. Zapinamy dwie napy. Z przodu wsuwamy pasy w otwory w pokrowcu i wyciągamy je z tyłu z otworu w klapce. Nasuwamy grubszy pas na dużą klamrę, a węższy na metalową poprzeczkę. I tak z obu stron. Klapkę zamykamy. Pas przeciągamy przez materiał siedziska i wsuwamy w otwór w podstawie. Na końcu montujemy metalową sprzączkę i chowamy pas. Pas krokowy wyciągamy z otworu. Nasuwamy pokrowiec siedziska i montujemy osłonkę krokową.
pozostał montaż wkładek. Udanych podróży z WADO!